dzisiaj, w stulecie powstania portu w Gdyni, pragniemy to uczcić właśnie pracami jednego z gdyńskich artystów, Jana Rutki. I jedną z prac będziemy licytować i dochód z tej licytacji przekażemy na hospicjum świętego Wawrzyńca. Moim tematem zawsze była architektura i to jest moja pasja już odkąd pamiętam, która mi sprawia największą frajdę. Rysowanie architektury, tworzenie i tutaj też zafiksowanie się na temat gdyńskiej architektury modernistycznej. Akurat statki są trudne, przynajmniej dla mnie, bo zawsze zajmowałem się architekturą, choć w tej gdyńskiej architekturze no, ten streamline, czyli to nawiązywanie do tych kształtów właśnie statków istnieje. Tutaj szczególnie się skupiam na tych starszych konstrukcjach, takich pływających arcydziełach jak Piłsudski, jak MS Batory czy Stefan Batory. To są takie nasze okno na świat i taka reprezentacja Polski na morzu. W końcu wiele znakomitych artystów współtworzyło je, od zastaw stołowych aż po kształt. To jest to piękno, które no, już trochę zostało zapomniane. Już się nie myśli o statkach jako o dziełach sztuki, a tylko mają wartość użytkową. Obchody stulecia portu, dzięki któremu powstało nasze piękne miasto, będą miały wiele lokalnych akcentów. Jubileusz stulecia świętujemy tak naprawdę przez cały rok i już 10 lutego w urodziny miasta zapraszamy serdecznie na otwarcie wyjątkowej wystawy w Muzeum Miasta Gdyni Morze, Miasto, Port, Sztuką Opowiedziane. A ja dla wszystkich Państwa mam zadanie konkursowe. W 1938 roku został oddany budynek, w którym aktualnie mieści się siedziba Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Budynek zaprojektowany przez Stanisława Odyńca Dobrowolskiego i pytanie, którego dnia dokładnie został ten budynek oficjalnie otwarty. Jeżeli mają Państwo takie udokumentowane informacje, zapraszamy do kontaktu, czekają nagrody, w tym ten wyjątkowy kalendarz z dedykacją autora, czyli Jana Rutki.